Siemano, siemano, za Kolników TV otwieram wam drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj sobie pogadamy o Joe i Eve. Pamiętacie, jak o tej dwójce już robiłem materiał na zasadzie, która z tych zawodniczek w mojej opinii jest lepsza? Dzisiaj coś będzie na zasadzie takiego, powiedzmy, pojedynku, która jest silniejsza, która by sobie z którą bardziej poradziła. Takie jakby rywalizacji w konflikcie, coś bardziej w tendencji, powiedzmy, że taka kolejna wariacja z innego, można powiedzieć, z innej strony uderzymy ten temat, o tak to można powiedzieć, że nazwę. Ale przypomnę najpierw, jakie obie postacie mają charaktery. Zacznę tutaj od Ivy. Iwa to jest osoba mocno porywcza, która nie panuje kompletnie nad gniewem. W pierwszym sezonie totalnie porażki dotarła do trzeciego odcinka, do odcinka Bessennotlon, ale niestety przez przekręt Heather odpadła, gdzie po prostu Heather zabrakła Iwie odtwarzać MP3, gdzie ta go poszukiwała i z złości zemulowała domek swojej drużyny. Po czym po całym wydarzeniu, wiadomo, Heather oddała jej ten cały odtwarzacz MP3, odtwarzacz muzyki, ale niestety przez gniew, jaki swój okropny charakter, Ewa musiała się pożegnać. Ale ciekawa kwestia jest taka, że Bridget jej, można powiedzieć, zasugerowała, żeby poszła na kurs opanowywania gniewu, z którego oczywiście potem niby skorzystała, ale tak nie siak, gdy powróciła w 15 odcinku Wyspy Totalnej Porażki, okazało się, że no, Ewa nadal nie panuje nad gniewem, chce się mścić na Bridget. Ale koniec końców odpadła, ponieważ przegrała z Leszauną w wyzwaniu i musiała odpaść z programu. Potem pojawiała się oczywiście w podsumowaniach, we drugim sezonie, jak i trzecim, ale już nie grała większej, można powiedzieć, roli. Iwa tutaj, można powiedzieć, że skończyła swoją tak jakby przygodę prawie że na pierwszym sezonie. Potem pojawiła się jeszcze pojawiła się w odcinku specjalnym pierwszego sezonu, czyli Wyspa Totalnej Porażki, gdzie chciała zdobyć $1 000 000, ale niestety przez wdzięki Justina nie udało jej się to. I też nie dostała się, nie zakwalifikowała się na plan Totalnej Porażki. Niestety. Patrząc też na to, jak się zachowywała też w podsumowaniach, taka ciekawostka, nadal widać, że Ewa nie panowała nad tym samym swoim gniewem. Nadal była agresywna i każdego chciała dosłownie nokautować raz za razem. Więc tutaj wiadomo, jaka ona jest. A teraz przyjrzyjmy sobie Joe. Joe z kolei jest osobą, no powiedzmy, że też agresywną, ale to jest taki bardziej typowy bully, nie? Taka typowa bully, która lubi dokuczyć, lubi, można powiedzieć, ostro jazdę, jeśli chodzi o rywalizację. No i można powiedzieć, lubi też rywalizować w dosyć taki sposób, no niezbyt fajny, ale też i bywa milsza, bywa miła, jeśli ktoś coś zrobi dobrego dla jej drużyny. Bywały takie momenty, gdzie nawet pochwaliła takiego Camerona z jednym odcinku Zemsty Wyspy, gdzie była dosyć miła dla niego. Ona często rywalizowała na przykład z Brickiem czy takim Lightningiem, który, no Lightning to wiadomo, haha, idiota, bo brał Joe za faceta, jest to kobieta, więc Lightning weź się stopni w łeb. Jakby to można powiedzieć, ale patrząc na to, jak sobie Joe radziła w Totalnej Porażce zemście wyspy, gdzie była może wredna, była przebiegła, umiała manipulować, ale też miała takiego ducha walki, takiej można powiedzieć zdrowej nawet rywalizacji, gdzie z Brickiem się fajnie przeżyźniali, ale całkiem spoko relacja była, gdzie potem oni nawet byli shipowani przez fandom i są shipowani nawet do dzisiaj, tak wiadomo, dla żartów, wiadomo, w żartach, nie? Czy nawet z Lightningiem, ale to ciekawie ta relacja wygląda, gdzie nawet potem musieli współpracować w jednym z odcinków, gdzie wiadomo, potem Joe go wkopywała, potem oczywiście Joe manipulowała Lightningiem i tak dalej. I potem wiadomo, Joe odpadła z programu, ponieważ no Lightning z Cameronem ją wykopali, bo mieli serdecznie dość. No ale powiem wam, że naprawdę bardzo mi się rywalizacja na przykład z Joe, z Brickiem podobała, czy nawet z Lightningiem. Całkiem ciekawa postać, dużo lepsza moim zdaniem od Ivy, mimo że można powiedzieć, korzenie obu postaci mają, no wiadomo, tak patrzeć korzenie postaci, to tutaj wiadomo, że to taka bardziej rozbudowana wersja Ivy, ale tak jakby miał postawić, jakby one były w jednym sezonie, miały ze sobą rywalizować, Iwa i Joe, szczerze,
byłaby zażarta jatka, aczkolwiek pewnie Joe by wygrała, bo Joe jest bardziej opanowana, jeśli chodzi o agresję. Iwa, niestety, koniec końców jest na tyle agresywną personą, że non stop dostawała bulwersu, jak coś jej nie wychodziło. I łatwo jest oczywiście ją sprowokować. Joe jest troszeczkę trudniej, aż takie nie odbija, aczkolwiek też jest taką osobą, która prowokować się da, ale może nie w takim stopniu jak Iwa. Ale patrząc też na to, jak no Iwa sobie radziła w programie, no 3 odcinki w pierwszym sezonie. No dobra, 4, bo jeszcze odcinek specjalny. Ale to już wiadomo, że jako tako nie rywalizowała. Też patrząc na to, jak się zachowywała po tych podsumowaniach, masakra. Natomiast Joe, moim zdaniem, może jest wredną, można powiedzieć taką wredną personą. Idzie jeszcze w miarę ją polubić. Ma cechy charakteru, które nawet są dobre w tej postaci. Ani nie denerwują, ani jakoś mocno, można powiedzieć, nie można też jej pochlebiać. Ale są to cechy charakteru, które można uznać za pozytywne, że ma ducha walki między innymi i umie postawić na swoim i dojść do zwycięstwa po trupach. To jest na pewno zaleta u Joe, że mimo wszystko, że nie była zbytnio lubianą personą w pewnym już momencie, to jednak starała się grać jak najlepiej. To akurat mi się bardzo w Joe podobało. Natomiast Iwa, no niezbyt. I uważam, że gdyby one razem rywalizowały i miały ze sobą konflikt, to by Joe łatwiej wygrała. Nie to, że ona jest silniejsza, bo pewnie Iwa jest na pewno silniejsza, bo kurde, nie jedną rzecz potrafiła rozwalić. Bo wiadomo, Joe to bardziej tam wiadomo... Wiadomo, też była taki bardziej bulim szkolnym, nawet tam była na granie jedno, jak ona tam ćwiczy chyba w tym. A nie, to było z Iwą, gdzie ona sobie tam ćwiczyła na sali gimnastycznej. A Joe tam była jakimś tam kapitanem jakiejś tam chyba drużyny, już tam nie pamiętam. Może powiedzieć, nie pamiętam tych... Przesłuchałem do programu, więc tutaj mogę gadać głupoty, bo mówię, dawno to oglądałem, jeśli chodzi o przesłuchania danej postaci, więc tutaj mogę mylić fakty. Ale naprawdę, to było widać, że przesłuchanie Iwy, widać, że była taki typowy, no mogę powiedzieć, agresor, bo tam wiadomo, te handle były na tej sali gimnastycznej przesłuchaniu, w ogóle co tam cuda nie widy, nie? Gdzie nawet podczas nagrania wpierdoliła kamerzyście, który nagrywał przesłuchanie do programu. Natomiast Joe w swoim przesłuchaniu, no, mówiła, że chce zostać kapitanem drużyny, bo jest najlepsza, jest silna, sprytna i tak dalej, i tak dalej. Wymieniała po prostu swoje zalety, przez co Chris miałby ją przez to wziąć do programu. Co oczywiście chwyciło, znalazła się w programie. To już nawet tutaj prezentacja daje postaci. Joe fajnie się zaprezentowała, bo ona umie być sprytna, umie dowodzić drużyną, tak dalej, tak dalej. Iwa już nawet w swojej prezentacji siebie do programu zwaliła jedną prostą rzecz. Pobiła niewinnego człowieka, który chciał jej pomóc, żeby nagrać audycję do programu. Z tego, co przynajmniej teraz sobie przypomniałem po czasie. I to jest po prostu, no, szok i niedowierzanie. I teraz przechodząc do programu. Jak one miałyby ze sobą mieć konflikt w programie. Ja pierdzielę, co to mi się kurde działo. Wszystko by latało, wszystkie przedmioty. Myślę, że no Iwa by się mocno wkurzała na Joe i Joe na Iwę. Ale że Joe jest bardziej trochę opanowaną personą, by sobie lepiej radziła w wyzwaniach, bo Iwa by przez to, że jest na tyle agresywna, że sobie z tym nie radzi, by szybko odleciała i myślę, że ten konflikt skończyłby się tym, że one by się po prostu potłukły obie i Joe by jeszcze zwycięsko z tego wyszła i prawdopodobnie jakby doszły razem do finału, to moim skromnym zdaniem, gdyby doszły razem do finału, to myślę, że Joe bez problemu Iwę by rozłożyła pod względem, wiadomo, strategii, bo Iwa nie jest osobą zbytnio myślącą strategicznie i łatwo się rozprasza, więc tutaj myślę, że szybko by padła, aczkolwiek tutaj pod względem fizycznym chyba Iwa lepiej wypada w mojej opinii, bo patrząc na to, że ona potrafiła cały domek swojej drużyny rozwalić w pierwszym sezonie i praktycznie żadnego wysiłku, to mogę powiedzieć, że Iwa jest niby silniejsza, ale Joe z kolei potrafi bardziej takim sposobem strategicznie podchodzić do tematu, więc tutaj Joe ma pod względem takim, nie wiem, myśleniowym przewagę nad Iwą, więc tutaj byłaby walka dosyć wyrównana, aczkolwiek przez to, że Joe jest bardziej opanowaną personą, dałaby radę, zależy się jeszcze jaki finał by się tam trafił, jakie wyzwanie w finale i tak dalej, jakby ten konflikt pomiędzy nimi narastał, wiecie o co mi więcej mi chodzi.
Ale mi się coś wydaje, że Iwa by nie wyrobiła z Joe i Joe by wygrała. Tak jest oczywiście moje zdanie. A co wy na ten temat sądzicie, moi drodzy? Dajcie znać w komentarzach ze strony Zakolników. Życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i cześć. Na razie.